Sądząc po złożonych kwestionariuszach przez rodziców w lipcu, kiedy była rekrutacja dzieci do żłobka, tych kwestionariuszy było złożonych więcej niż miejsc w żłobku, bo ponad 109 kwestionariuszy, a dzieci miejsc w żłobku było 74. I tak naprawdę do dzisiejszego dnia rodzice przychodzą jeszcze, czy nie zwolniło się jakieś miejsce, żeby móc zapisać swoje dziecko, które oczekuje jakby w kolejce do żłobka. I też mam takie przypadki, że przychodzą rodzice najmłodszych mieszkańców Rawy, dopiero co można powiedzieć urodzonych, i już pytają, czy w przyszłym roku będą mogli zapisać dziecko do żłobka. Także potrzeba jest ogromna. A takie ruszady się zdarzają rzeczywiście, że ktoś rezygnuje i ktoś inny wskakuje na miejsce? To znaczy w tej chwili to tylko dwójka dzieci, ale z tego względu, że dzieci bardzo chorowały i rodzice przyszli, zrezygnowali ze żłobka, napisali wypowiedzenie z tego względu, że dziecko chorowało, leżało w szpitalu, i tylko z tego względu. A tak to dzieciaczki fajnie się zaadoptowały, są zadowolone, uśmiechnięte, radosne. Już mniejszy jest problem przy rozdzielaniu, jak rodzice zostawiają dziecko przy żłobku, przy drzwiach, to już też nie ma tego płaczu. Już jest, teraz jest fajnie, teraz jest radośnie, wesoło, bardzo dobrze. A kto bardziej cierpiał, dzieci czy rodzice przy tych rozstaniach? Myślę, że rodzice, bo dzieci tak naprawdę płakały przy tym, przy rozstaniu z rodzicami. To były dosłownie 5-10 minut. Jak wchodziły na salę, to już zapominały, że rodzice dziecko zostawili w żłobku, zabawili się zabawkami z dziećmi, już było fajnie. A rodzice jeszcze przeżywali na pewno i szczerze mówiąc rozumiem to, bo też jestem mamą, na pewno też bym przeżywała. Także, ale fajnie, z rodzicami też jest fajna współpraca, wszystko fajnie nam się układa. W jaki sposób dzieci są podzielone w żłobku? Na ile grup i jak one funkcjonują w ciągu dnia? W żłobku utworzyliśmy 5 grup dziecięcych. Pierwsza grupa ma nazwę Malinki. Jest 10 maluszków w wieku od 20 tygodnia do 1 roku życia. Następne dwie grupy noszą nazwę Słoneczka i Kropelki. Są to grupy 16-osobowe i tutaj mamy dzieciaczki od 1 roku życia do 2 latek. I kolejne dwie grupy to są zielone skrzaty, leśne skrzaty i smerfy. I tutaj też są grupy 16-osobowe w wieku od 2 lat do 3. Co dzieci robią w ciągu dnia w żłobku? Mamy taki ramowy plan dnia i tak naprawdę w żłobku od godziny 6:30 dzieci już przyjmujemy do żłobka. O godzinie 8 rano podajemy dzieciom śniadanie i po tym śniadanku później dzieci mają czas na zabawę. Później koło godziny 10 podajemy drugie śniadanie. Po tym śniadaniu dzieci mają również czas na zabawę, jeśli jest ładna pogoda, słoneczna. Wówczas dzieci wyprowadzamy z paniami opiekunkami, wychodzą na plac zabaw na zewnątrz budynku. Tam patrząc na dzieciaczki, jak się bawią, widać, że im się to bardzo podoba, są radosne, uśmiechnięte. No a wówczas, gdy nie ma pogody, jest deszczowo, zimno, dzieci bawią się w swoich salach zabaw. Podczas tych właśnie zabaw widać uśmiech na buźkach dzieci, widać, ile radości im to sprawia. Później gdzieś tak o godzinie 11:30 podajemy obiad, pierwsze danie, jest to zupa. I po pół godzince, jak dzieci odpoczną po zupie, podajemy drugie danie obiadowe. Po obiedzie, jeśli dziecko, które się znużone, zmęczone, może się położyć spać, leżakują dzieci, choć nie wszystkie dzieci chcą leżakować, także, bo to nie jest obowiązkowe, tylko dla chętnych oczywiście. I zawsze, kiedy dzieci leżakują, śpią w sypialni, wówczas jedna z pań opiekunek zawsze w sypialni jest z tymi dziećmi i obserwuje, żeby nic złego się im nie stało, żebyśmy później nie mieli z tego tytułu żadnych przykrości. I koło godziny 14:30 podajemy dzieciom podwieczorek. I po podwieczorku również jest czas na zabawę. Dzieci w tym czasie bawią się zabawkami, które są na wyposażeniu sal. Rysują, malują kredkami, farbami. Zresztą prace, które wykonują dzieci, mogą rodzice podziwiać w szatni. Dzieci są wywieszane do wglądu i rodzice mogą zobaczyć, co dzieci na swoich dzieci, co dzieci namalowały, jak dzieci pracują. No i od godziny tak już 14:30 rodzice odbierają dzieci do godziny 17:00. Gdyby miała Pani wymienić taki jeden najważniejszy atut żłobka, tuptusia, co to by było? No przede wszystkim warunki.
warunki pobytu dzieci w żłobku są doskonałe. Sypialnie są pięknie wyposażone, sale zabaw są wyposażone w nowoczesny, certyfikowany sprzęt, w nowoczesne prace, różne pomoce dydaktyczne. No i co jest bardzo ważne, za żłobek rodzice płacą miesięcznie tylko 250 zł. W kwotę tą wchodzi pobyt dziecka i całodzienne wyżywienie. Także opłata jest chyba najniższa w Polsce za żłobek, a warunki są naprawdę doskonałe. A co jest jeszcze do poprawienia? Po tym pierwszym miesiącu rzeczywiście znalazły się takie rzeczy, czy wszystko jest doskonale? Nie, tak naprawdę nic się nie znalazło złego, co bym mogła poprawić. Wszystko tutaj funkcjonuje bardzo dobrze, z niczym nie mamy problemów. Mamy bardzo dobrze wyposażoną kuchnię, gdzie panie gotują naprawdę wspaniałe posiłki. I tak naprawdę myślę, że jedynie co to bardzo nam zależy na tym, żeby nawiązać współpracę, taką ścisłą współpracę z Instytutem Żywności i Żywienia w Warszawie, o co bardzo się staramy. I dlatego, że znaczącą rolę w procesie prawidłowego rozwoju odgrywa również właściwe żywienie dzieci. Dostarczenie dziecku wszystkich składników odżywczych w przypadku początkowego karmienia piersią jest sposobem bezpiecznym, wygodnym, a przede wszystkim zgodnym z zaleceniami placówek zajmujących się żywieniem dzieci. Problem dla większości rodziców zaczyna się z chwilą, kiedy wymagane jest wprowadzenie nowych produktów lub zmiana mleka. Przejście dziecka na karmienie sztuczne jest procesem wymagającym zaangażowania, uwagi i przyswojenia podstawowych zasad żywienia maluchów. Żłobek stanowi niewątpliwie bardzo dobre rozwiązanie nie tylko dla samego dziecka, ale również dla jego rodziców. Zarówno zdrowe dzieci, jak i te, w których diecie nie mogą pojawiać się określone produkty spożywcze, mogą liczyć na zapewnienie prawidłowej opieki żywieniowej. Pokarmy, które w ciągu dnia przyjmuje dziecko niezależnie od jego wieku, powinny w pełni zaspokajać nie tylko pod względem jakości, ale również ilości wszystkie składniki odżywcze. Z tego względu jadłospis w naszym żłobku układamy w oparciu o podstawy żywienia dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3 oraz w oparciu o zasady układania jadłospisów. W związku z tym w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych ważna jest rola zarówno rodzica, jak i opiekunów. W żłobku podczas przygotowywania posiłków przestrzegane są zasady opracowanego w żłobku systemu HACCP. Jest to system bezpieczeństwa w produkcji żywienia, który opiera się na analizie różnego rodzaju zagrożeń i krytycznych punktach kontroli. System ma zagwarantować bezpieczeństwo żywności poddawanej obróbce poprzez identyfikację i oszacowanie jakości żywności, ryzyka wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń. Jadłospis układamy na cały tydzień i wywieszamy go na tablicy informacyjnej w holu żłobka w celu zapoznania się z nimi rodziców. Na czym ta współpraca tak rzeczywiście miałaby polegać? Zależy nam, żeby Instytut Żywności podpowiadał nam, jakie normy zachowywać przy układaniu jadłospisu i przy obliczaniu tych wartości kalorycznych w posiłkach dzieci. No i oczywiście, żeby nas wspierał w tej pracy naszej związanej z żywieniem dzieci. No i oczywiście bardzo nam zależy, żeby certyfikować żłobek. No ale to już taka przyszłość, o którą bardzo będziemy się starać. Jakieś jeszcze inne plany na przyszłość, na rozwój żłobka oprócz certyfikatu Instytutu Żywienia? Tak, myślimy, bo w tej chwili tak naprawdę żłobek pracuje dopiero 3 tygodnie i rozmawiamy z rodzicami, jakie mają potrzeby, jakie pomysły, co by chcieli, żeby ich dzieci tutaj miały zaoferowane. I myślimy o wprowadzeniu psychologa, logopedy bądź nauczyciela z języka angielskiego. Na wyposażeniu żłobka mamy również pianino, na którym jedna z pań opiekunek bardzo ładnie gra i dzieci mogą rozwijać swoje talenty muzyczne, śpiewać różne piosenki. Także jeśli by też była taka potrzeba jej rodzicom, by bardzo na tym zależało, może nauczyciela rytmiki. Ale to tak, myślę, że w październiku planujemy zrobić spotkanie z rodzicami już takie ogólne, bo w tej chwili są rozmowy indywidualne. No i wtedy jakby zbiorę potrzeby, ile osób by chciało, czy jest taka potrzeba duża czy mniejsza i wówczas pomyślimy o tym, żeby zapewnić dzieciom takie zajęcia.